w nowy tydzień należy wejść z energią pozytywnie, więc ja zamówiłam koktajl z mrożonych wiśni, masła orzechowego, orzechów, tak, chyba tam są też zwykłe orzechy. I tak, mam tutaj tą książkę Pieszo i Beztrosko, którą chciałam przeczytać w lutym, ale powiem Wam szczerze, przebrnęłam wczoraj przez 40 stron i to nie jest to, czego się spodziewałam. Tam jest mnóstwo jakichś cytatów, fragmentów, książek, a w sumie wydaje mi się, że temat można było ująć lepiej i zupełnie, zupełnie inaczej. Także ja chyba nie będę jednak tracić czasu na tą książkę, tylko po prostu poślę ją dalej w świat. Trening od razu z rana odhaczony. Udało mi się dzięki wczorajszym porządkom znaleźć hantle. I powiem Wam, że jest moc. Mam 2 razy po 2 kg, ale zastanawiam się też nad ketlem jakimś cięższym. A po prysznicu oczywiście kawka. Dzisiaj ja zrobiłam, jest dla mnie, jest dla męża. No dobra, odzywam się w końcu do Was. Jest i mój mąż. To ja. Tak, to on. Robię sobie drugą kawkę, bo jakoś tak mi tej kawki mało. Chciałam Wam powiedzieć, że piękny dzisiaj dzień, słoneczny, prąd się robi, no ale zaczęło padać. Dobrze, że jeszcze szybko nagraliśmy dzisiejszą stylóweczkę, bo nagrywam 7 dni, 7 stylizacji, więc po prostu czas idealny. Tak myślałam, że przed... jak Kuba będzie się zbierał do pracy, to wtedy po prostu wyskoczę z nim szybko. Ale tak mówię, nie, coś się chmurzy, lepiej wyjść szybciej. Wróciliśmy i akurat zaczęło padać, więc po prostu czas idealny. Także tak, ja robię sobie kawkę, bo mam jeszcze chęć tak troszeczkę się doładować. I zobaczymy, jeśli dziewczyny mi pozwolą, to będę działała dalej z tymi fotkami na Vinted. Bo nie ukrywam, że bardzo bym się chciała pozbyć kilku rzeczy, nawet kilkudziesięciu, głównie są to książki, zabawki i ubranka moich dziewczyn, chociaż w swojej szafie też widzę jakieś tam drobiazgi. I co? Pewnie muszę wywiesić, wiecie, jakieś takie codzienne zajęcia. Myślałam, że może dzisiaj zrobimy jeszcze coś słodkiego, ale chyba jednak mi się nie chce kombinować, także tak nam upłynie dzień. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure... Szczerze mówiąc, coś mnie power totalnie opuścił. I nie chcecie... Nie chcecie autentycznie wiedzieć. Nie chcecie autentycznie wiedzieć, co się tutaj dookoła dzieje, bo to jest jakiś jeden wielki. Ty chcesz trochę pogadać? Tak. To co powiesz? Co jadłaś? Kolację. Kolację jadłaś? Tak. No kolację to jeszcze nie. Co jadłaś innego? Apita. Kisiel? Jaki? Jaki tam był owoc? To mami. Malinka była? To mami. Tak, tam stoi kubek mamy. W każdym razie tak, nie chcecie wiedzieć, jaki tutaj jest armagedon dookoła mnie, bo porobiłam fotki tych rzeczy i tak powoli systematycznie wstawiam. Też kiedyś tam przeczytałam, że błędem jest wstawianie wszystkiego od razu, tylko najlepiej jest rozłożyć to sobie na kilka dni, a w moim przypadku chyba na kilka tygodni, bo no, ubrań jakichś takich po dziewczynach jest dosyć dużo, jakieś tam zabawki, jakieś ubrania z mojej szafy, bo też tak obserwuję, w czym nie chodzę. A chciałabym to naprawdę zminimalizować, żeby nawet, wiecie, może pozbyć się jednej szafy albo tego wieszaka, który stoi.
tak żeby było w miarę fajnie, tak logicznie. Zabrałam się za książkę Och, Elvis. Powiem Wam szczerze, że niby jest fajna, ale jakoś tak nie mogę jeszcze wpaść w rytm, żeby po prostu pochłaniać stronę za stroną. Na razie czyta mi się tak ciężko. Może nie wiem, kwestia tego, żebym przyzwyczaiła się do czcionki albo do innego stylu autorki. Styl jest fajny, no ale mówię, muszę tak wpaść w ten rytm. I co? Przeczytam te 50 parę stron, tak jak sobie założyłam. I potem biorę się za moją pisaninę. Także takie plany na wieczór. Świecę się okrutnie, ale postawiłam na taki dosyć tłustawy krem. I ubolewam teraz strasznie nad tym, że nie przyniosłam sobie niczego słodkiego. Jednak do książki, do pisania jakiś taki słodycz zawsze fajnie się sprawdza. Naszła mnie też ochota na jakieś karmi, ale nie wiem, czy chce mi się schodzić na dół, to zawsze jest, wiecie, taka walka. No ale w sumie jak nie zejdę, to będzie to ostatecznie na plus, bo takie niezdrowe rzeczy na wieczór, nie byłoby to chyba zbyt dobre. Cześć kochani, dzisiaj odzywam się do Was trochę później, bo w porze już popołudniowej, ale jakoś tak wcześniej, wiecie, zajmowaliśmy się swoimi sprawami, trochę sobie tańczyliśmy, trochę sobie rozmawialiśmy, zjedliśmy też przed chwilą obiad. I w sumie teraz mogę trochę do Was pogadać. W planie mam zrobić kruche ciasteczka. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, bo jakoś tak potrzebuję czegoś słodkiego. Więc no co no, zrobię ciacha. Czteroskładnikowe, bardzo szybkie, bardzo proste i bardzo pyszne. Kuba przyniósł mi też reklamówkę z ubrankami do przeglądu. Część zostanie u nas, a część oddam mojej siostrze. Ogarniam też oczywiście ubranka te do sprzedania. Dogadałam się też z koleżanką odnośnie paki ubrań, także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Za mną pada śnieg, także taki mamy wtorek. U nas taka sytuacja, tak jak wspomniałam, dzielę tutaj te ciuszki, coś idzie do wyprania, coś idzie do mojej siostry, coś zostaje u Lili. Ja chyba przez rok nie będę Lili niczego kupować, oprócz butów. I coś idzie chyba też na sprzedaż, bo my po prostu nie damy rady tego wszystkiego nosić. Nie wiem, to leżało w samochodzie jednym, w bagażniku, czekało na swój czas. Zapomniałam o tym i mamy teraz taki efekt. I powiem Wam, że jestem w ciężkim szoku. Przyszła paczka. W ogóle niczego się nie spodziewałam. Wiem tylko, że mają przyjść zdjęcia, ale mają przyjść do salonu Empik, a nie do nas. I tak, aż nawet nie wiem sama, co mam powiedzieć. Dziękuję w ogóle za tą przesyłkę. Teraz zajrzymy, zobaczymy, co jest w środku, bo w ogóle nie wiem, czego mam się spodziewać. Jestem w jeszcze większym szoku. Zaraz Wam pokażę. Wow, po prostu nie wiem sama, co mam powiedzieć. Tu mamy jakiś pakuneczek. No, szok i niedowierzanie. O nie, supeł się zrobił. Zrobił się supeł. W każdym razie, co tam się kryje? Czy wy to widzicie? Jest jakiś list, może zaczniemy od listu po prostu. Brak mi słów. Dziękuję, autentycznie dziękuję. Jestem w szoku, jestem wzruszona i nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Zacznę tak od listu, od kartki. To jest coś sztywnego. Widzę, że jest coś dla Lili. I chyba też tak, dla Dalci,
Dobra, zaglądamy, bo sama jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczcie, dostałam karteczkę urodzinową z tak przemiłymi słowami, że... No popłaczę się zaraz, naprawdę. Po prostu dziękuję, kochana. Kartka w zupełności by wystarczyła. W ogóle sama twoja pamięć. Zacznę wam chyba w ogóle tutaj płakać, bo... No naprawdę, ja już wiem, że to mówiłam, ale jestem w ciężkim szoku i jestem autentycznie wzruszona. Ja wiem, że to tak z boku może wydawać, że ja sobie tak popierdzielę trochę do tej kamery, do tego telefonu, ale za tym jakby kryje się też coś więcej, bo są też ludzie i ja naprawdę pamiętam te osoby, które są ze mną. Może wiecie, nawet nie za każdym razem, ale te, które są ze mną od jakiegoś dłuższego czasu i ja naprawdę się do tych ludzi przywiązuję, chociaż ich oczywiście nie znam tak na żywo. No ale sam fakt, że chcą w jakimś tam stopniu uczestniczyć w moim życiu, to jest wow. I naprawdę samo ciepłe słowo jest dla mnie czymś bardzo ważnym, a tutaj jeszcze przychodzi coś takiego i... Zagniecione ciasto na nasze ciasteczka. Teraz hop do lodówki i czekamy godzinę. Kto to wstał? I otwieramy paczki. Mama czekała, bo ja wiem, że ty uwielbiasz otwierać paczki. No i trzymaj mocno. Albo ty tutaj ciągnij. Tutaj za to złap. I mama trzyma. I ciągniemy mocno. Mocno. O, pięknie. Udało się. I otwieramy. Co to tu jest? Więc tak, my już tutaj pootwierałyśmy wszystko. Lila testuje sobie ten secret box. Jest jajo, po prostu jajo. To jest, wiecie, pełnia szczęścia. Ale mama schowa. Są musiki dla Dolutki i jest Lubisiek. Akurat przyda nam się to bardzo w czwartek. Jest i coś dobrego dla mamy. Pewnie Kuba się przyłączy, znając jego. Tutaj mam maseczkę, którą ostatnio sobie sprawdzałam i ona była naprawdę bardzo fajna. Tutaj, uwaga, wiecie co tu jest? Tu są roślinki. Więc, kurczę, mam nadzieję, że jak otworzę, to one do jutra sobie pożyją w tym, a jutro je wsadzimy. Tutaj też mam drobiazg. Już wam pokazuję. Tu mamy o takie piękne piórko. Zobaczcie. Jest też świeczka. Bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię takie drobiazgi. Karteczka, tak jak wam wspominałam, także jeden wielki wypas. Emocje trochę opadły, więc my się bawimy naklejkami. Mamy akurat teraz koniki i nawet, zobaczcie, mogę sobie wybrać konika do przyklejenia. Więc ja sobie wziąłam tego. Zaraz gdzieś go przykleimy. No, Lili tego wybrała na chmurce, takiego śpiącego. To może, o, może to będzie dziecko tego konika. O, to tutaj. Chcesz malutkiego teraz? Mama, duży.
Więc tak jak widać, u nas dzień jak co dzień. Lila miała w końcu drzemkę, bo ostatnio coś nam się rozregulowało wszystko i tych drzemek nie było, ale już naprawdę widzieliśmy obydwoje, że ona potrzebuje tego czasu, żeby pospać, żeby zregenerować siły. Zaraz dokończymy te ciasteczka, bo ciasto już trochę leżakuje sobie w lodówce, więc Lila pewnie będzie wycinać. Też zaraz jej odgrzeję zupę i muszę pamiętać, żeby wyciągnąć coś na dzień jutrzejszy, chyba schab wyciągnę. Standardowo zrobimy zakupy, myślę, że w czwartek, bo będziemy jechać do Olsztyna. Chciałabym bardzo Lilę zabrać na kulki, tak żeby, wiecie, ona też się trochę pocieszyła. Beluśka też ostatnio troszeczkę skorzystała, więc bardzo fajnie. I odbierzemy zdjęcia, bardzo się cieszę, dokończę w końcu ten album. Bo no późno się zebrałam, żeby wywołać te zdjęcia, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Także będę działać, no będę miała 2 dni, żeby wszystko przygotować. Także myślę, że zdążę, tym bardziej, że Kuba będzie ze mną, bo postanowił wziąć z okazji moich urodzin wolne, tak żebyśmy mogli ten czas spędzić razem. Bardzo się cieszę, w zeszłym roku akurat pracował i to na tą gorszą zmianę, więc nie ukrywam, że było mi trochę smutno, ale wybrałam się wtedy z Lilą na shopping, kupiłam sobie książkę, Bad Teacher chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak w ramach prezentu. W tym roku niczego sobie nie kupuję, bo tak jak wspomniałam, robię sobie taki miesiąc bez zakupów, który na pewno będę chciała kontynuować. Chociaż tak powiem Wam szczerze, że ostatnio jak tak biegam do tej szafy, przeglądam, czy mam coś jeszcze do wystawienia, to zauważyłam 5 rzeczy, których nie mam, a które nie powiem uzupełniłyby jakoś tam moją garderobę. Pikowana kamizelka by mi się przydała, taka nie za gruba. Czarne spodnie rurki, biały taki porządny t-shirt, dobre okulary przeciwsłoneczne, czyli nie jakieś takie, wiecie, plasticzki z sieciówki, tylko naprawdę dobre okulary przeciwsłoneczne i skórzane mokasyny. To takie 5 rzeczy, w sumie w ogóle z taką ogarnęła stylówkę, ale tak, no to są takie rzeczy, których nie mam, a które by tą moją szafę bardzo fajnie uzupełniły. Co tu Lila robi? Oj, 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 oj. Chyba musimy trochę poprawić ciasto, co? Nie? Och. Poczekaj, mama pomoże. O. Daj, to mama zabierze. Tylko tego nie jedz. Nie. No i co? Wałkujemy? Ale ładnie. Oni nie chce wałkować. A ja wiem, że Lili chce wałkować. Lili lubi pomagać, tak? Jest. Dobrze, mama nie bierze. A kto będzie wycinał? Mama. Okej. Okej, jestem właśnie na finiszu robienia tych ciasteczek kruchych. Niestety, albo stety dla niektórych, nie miałam już margaryny, więc robię ciasteczka na maśle, takim maśle. I musiałam zużyć, bo wcześniej do mąki pszennej dodałam trochę owsianej, zrobiłam taką mieszankę i niestety, powiem Wam, że ta mąka owsiana, to tak... mąka owsiana, tak, to tak nie do końca do tych ciasteczek, to ciasto coś się tak... kruszy okrutnie, więc no lipa właśnie, że nie wyciągnęłam świeżej paczki tej mąki pszennej, a tą mieszankę bym zużyła na przykład do tych moich ciasteczek orzechowych. No ale tak jak wspomniałam, już kończę, było troszeczkę ciężej, ale no coś chyba z tego wyszło, potem będziemy próbować, czy dobre. I wyobraźnia tak mnie ponosi, że robię też muffinki cytrynowe. Jakoś tak popatrzyłam, że mam cytryny, mówię, trzeba zrobić muffinki cytrynowe. A jak stwierdzę, że jeszcze mi mało, to zrobię orzechowe, bo mam chyba jeszcze trochę napoczętej czekolady. I zrobię te przepyszne babeczki czekoladowe, żeby było na bogato. A co? Kto mi zabroni?
Także trzeba się i trochę porozpieszczać słodyczami. Jeszcze dzisiaj nie robiłam treningu, to już w ogóle będzie rozpusta. No, ale należy mi się też. Ale żeby nie było, że ja tutaj o Dalutce nie pamiętam, bo pamiętam, Dalutka pięknie zajęła się sobą. W salonie mamy, wiecie, takie pudełko pełne po prostu wszystkiego. O, na przykład smoczka od lalki. Dalcia po prostu się tym bawi. Wyciąga sobie, trochę pogryzie, trochę porozrzuca. No ale najważniejsze, że jest spokojna, tak? I tak jak mówiłam, tu mam ciasteczka, wyszły smaczne, tu mafinki. Taki dzień. Voilà, roślinka, którą dostałam, to zielistka. Włożyłam ją na razie do tej mojej szklanki, do tej trzykrotki. Jutro będę się nimi zajmować, wsadzać. Tutaj ta zielistka też już ma takie małe korzonki, więc mam wielką nadzieję, że będzie jej u nas dobrze i że się przepięknie przyjmie. A ja uciekam na górę, niby nie jest późno, bo to ledwo po 20. Ja już, wiecie, w piżamie odszykowana do spania. Krem pod oczy, krem na twarz. I można śmiało tuptać na górę. Ale tak, no i książka, i moja książka, i chciałabym film zmontować. Więc, no wiecie, trzeba to jakoś wszystko wypośrodkować. Więc co, ja kieruję się powoli na górę. Zrobię sobie jeszcze jakieś notatki na dzień jutrzejszy, tak żebym o niczym nie zapomniała. Muszę na pewno odhaczyć trening, bo dzisiaj już sobie odpuściłam. Nie miałam jakoś tak weny. Niby ja znam to powiedzenie, że im bardziej się nie chce, tym bardziej trzeba coś zrobić, ale też moim zdaniem nie ma co za wszelką cenę się zmuszać. Bo u mnie potem kończy się to tak, że po prostu cała sytuacja obraca się przeciwko mnie i jakoś tak coś mi odbija. Więc co? Tuptam. Kuba też będzie zaraz, więc może nawet zjemy razem kolację i pogramy w literki. Jakiś czas temu zainstalowałam sobie grę Words of Wonders, coś takiego. I tak sobie wieczorem pykamy razem, także jest fajnie. Makijażu. U mnie standardowo te same produkty, co zazwyczaj. Jakiś tam krem do twarzy, oczywiście ten z aloesem nie polecam, no ale dękuję go, żeby zużyć. Tu mam podkład z Paese, też szczerze mówiąc jakoś tak mnie szczególnie nie porwał. Tusz z Wet n Wild, też nie, to już w ogóle jak dla mnie jest kiepski produkt, no ale napoczęłam, to mówię, że chociaż tak miesiąc go poużywam, może w którymś momencie zaskoczy. Trio to już z kolei jest bardzo fajna rzecz. I paletka z Ingrid, standardowa u mnie, bo po prostu chcę zużyć, a jak widać, tego zużycia nie widać. Więc tak, zaraz wybieram się, gąbki nie wzięłam. Także tak, robimy szybki make-up, bo ja zaraz uciekam na paznokcie i paznokcie ostatnie. To będzie póki co takie moje pożegnanie z hybrydami, bo powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się w ogóle stan moich paznokci. Takie jakieś zrobiły się słabe, często się łamią, więc no... Wchodzi, wiecie, jakaś taka akcja, regeneracja.
Przy okazji zawsze to stuwa w portfelu zostanie. Chociaż podobno ta stuwa to i tak nie jest dużo, bo niektórzy płacą tak na dobry początek ze 130. No tak się zastanowiono spokojnie, czy faktycznie te paznokcie są taką rzeczą niezbędną do mojego funkcjonowania. I chociaż, nie powiem, lubię mieć zrobione paznokcie, to jednak doszłam do wniosku, no, że odżywię je, może kupię sobie jakiś taki nudziakowy lakier i będę po prostu w ten sposób sobie działać. I raczej żadna tragedia się nie wydarzy z tego powodu. Niby mam lampę, mam jakieś tam odtłuszczacze i tak dalej, ale nie wiem, jakoś tak w ogóle mnie nie ciągnie do tego robienia paznokci. To zajmuje bardzo dużo czasu, też wymaga jakiejś tam precyzji, cierpliwości, a ja nie zaliczam się w ogóle do ludzi cierpliwych i myślę, że mój Kubuś może to potwierdzić. Także tak, ale planuję zaliczyć powrót. Planuję zaliczyć powrót na zabiegi takie te na twarz, na mikrodermabrazję. Nie wiem, pogadam z panią, która się zajmuje moją cerą, czy zalecałabym coś jeszcze do tego dorzucić. To też myślę, że co te półtora miesiąca mogłabym się przejść, także wiecie, żeby jeszcze troszeczkę o tą twarz zadbać, no i oczywiście do tego dochodzą jakieś takie rzeczy już prozdrowotne. Troszeczkę, żeby wyrównać ten kolor. I co, lecimy dalej z cieniami. Dobra, może być. Akceptuję. Jeszcze tylko coś na policzki, żebym nie wyglądała na chorą. I łyczek herbatki. I tak, jaki jest plan? Niby dzień jest mój, ale powiem wam szczerze, że głównie zależało mi na tym, żeby Lili zapewnić jakieś atrakcje. Będziemy jechać do Olsztyna, bo ja chcę odebrać zdjęcia. Wywołaliśmy chyba 300 zdjęć, sporo z wesela. Ale też oczywiście wywołałam zdjęcia do prezentu dla Amelki, bo chciałabym po prostu dokończyć ten jej album. Zostało mi 2 dni, więc czas najwyższy sprężyć tyłek. Lilusi, a dlaczego Lilusi krzyczy? Chcesz bańki? A czy Lilusi nie może poczekać? No więc muszę sprężyć tyłek, może jeszcze jakieś fajne naklejki mi wpadną w oko, to bym tak ozdobiła to delikatnie. I będę wysyłać paczkę, bo wczoraj na wieczór sprzedała mi się kolejna rzecz, także jestem coraz bliżej tego miliona. Zobaczycie, ja jeszcze kiedyś będę milionerką. I idziemy jeszcze do znajomych na kawkę. No i właśnie na te kulki i umówiłam się z dziewczyną, którą znam w sumie z internetów. Ja chyba większość ludzi znam z internetów, że po prostu wybierzemy się na te kulki razem. Fajnie, mam lekki stres, bo ja zawsze się stresuję przed poznaniem nowych ludzi.
Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Także mam nadzieję, że spędzimy przemiło dzień. Lila będzie miała się z tym bawić. Także chyba spoko. W ogóle jeszcze wam dodam, że Kubuś bardzo przekonywał mnie, żebym wyszła sobie sama do kina, ale coś nic ciekawego w tym kinie nie ma. Gdyby było nasze magiczne Encanto, to na pewno bym powiedziała: papa, ja sobie idę, ale że nie ma, to też bez sensu jest, wiecie, na siłę na coś tam iść. Znajomi nasi też mówili, że wybierają się na film Wegi, jakiś taki nowy wypuścił, ale ja po Kobietach Mafii się zraziłam bardzo i stwierdziłam, że nie. Dobra, jeszcze tylko tuż do rzęs, zaraz się ubieram, jem śniadanko i będę jechać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ten tusz daje mega kiepski efekt. Widzicie, te rzęsy tak średnio są podkreślone. Kto by mogła ruszać? A na śniadanko mój mąż przygotował mi jajeczniczkę w takiej wersji, wiecie, na bogato. Okej, ja już jestem po paznokciach. Jak widać, jest bardzo minimalistycznie, ale w sumie na tym mi zależało, żeby te paznokcie były takie delikatne, krótkie i w sumie tak jest, także wykonanie jak zawsze po prostu perfekt. Zresztą zobaczcie, piękne, delikatne, skromne, z minimalnym błyskiem. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. Jedziemy dalej, teraz kawka u znajomych. A potem zbieramy się na te kulki, więc mam nadzieję, że Lila będzie zadowolona, bo jeśli ona będzie zadowolona, to my też będziemy zadowoleni. Potem zdjęcia i dzikie, szalone zakupy. Listy nie zrobiliśmy, więc czuję, że to będzie błądzenie po omacku, chyba że usiądziemy sobie na tych kulkach. Znaczy, jak Lila będzie bawiła się w kulkach, no to my wtedy sobie usiądziemy kulturalnie przy stoliku z kawką i zrobimy listę zakupów, także ja bym tak właśnie zrobiła. Wróciliśmy dosyć późno, ale tak, po placu zabaw wybraliśmy się jeszcze na jakieś jedzonko i wybór padł na małą Italię. Chodziłam tam kiedyś, lata temu, i ogólnie tak pozytywnie wspominam ten lokal. Wzięliśmy sobie pizzę i muszę przyznać, że naprawdę jest przepyszna, a zwłaszcza końcówki. Zwykle końcówki od pizzy się zostawia. A tamte po prostu, jak dla mnie, były naprawdę tą najlepszą częścią. I tak wróciliśmy do domu, no bo wiadomo, że jeszcze trzeba nieco ogarnąć życie. A co dziewczyny położyć, Lila się trochę nabiegała, pobawiła się z nową koleżanką. Ja przy okazji poznałam nową osobę,
Także bardzo się cieszę. I tak myślę, że no zaraz na miesiąc fajnie by było właśnie na takie placy zabaw się wybrać. Żeby i Lila spożytkowała jakoś swoją energię, no ale też może właśnie dzięki temu poznamy jakieś koleżanki. Kubuś mnie dalej rozpieszcza, przyniósł mi Somersby. Ja sobie tutaj trochę siedzę przy laptopie i próbuję coś skrobnąć, bo jakoś tak poczułam, że mam chęć. Ale niby mam chęć, ale powiem Wam, że jakoś tak idzie to powolutku.